Dzień dobry, czy można na chwilę wejść? Tak, oczywiście. Co się stało? Przyjechaliśmy po panią Saszę. O co chodzi? Musimy panią przesłuchać. Jedna z policjantek, która ostatnio panią przesłuchiwała, zaginęła. Są pewne nawiązania i musimy zadać kilka pytań. Musimy sprawdzić wszelkie możliwości. Myślicie, że mam z tym coś wspólnego? Zapewniam, że Sasza cały czas była w domu. Chodzi tu o pewną wiedzę, którą posiada pani córka. Bez obaw. Liczymy na współpracę, która może pomóc w sprawie zaginięcia naszej policjantki. O wiedzę? Jaką? Nie sądzę, bym... Widzieliśmy twoje akta. Myślę, że jest nadzieja. Nie każdy w mieście wie tyle, co ty o pewnych sprawach. Rozumiem. W porządku, pojadę z wami. Sasza! Wrócisz niedługo? Wrócę, skarbie. Zostań z rodzicami. A kupisz mi czekoladę? Jak będziesz grzeczny, to kupię. Zmykaj. Okej, dziękuję. Słodki braciszek. W takim razie proszę z nami. O co tym razem chodzi? Wcześniej chodziło o jakieś morderstwo, a teraz zaginięcie. I mam niby uwierzyć, że Sasza nic nie wie? O co ci chodzi? Moim zdaniem Sasza ma chore zainteresowanie. Dostatecznie łamie prawo naszego kościoła, trzymając jakieś dziwne książki i zachwalając swoją religię. Mimo wszystko to nasza córka. Nie jest jakąś złą istotą. To jej sprawa. To nie jest karalne. W dawnych czasach palono takich na stosach. Czy ty słyszysz, co ty mówisz? To twoja córka. Niech idzie swoją drogą, byleby nie krzywdziła nikogo. Ugryź się w język, nim powiesz coś, czego będziesz żałował. Nie chciałem iść w tą stronę. Po prostu się martwię. Zainteresowania naszej córki nie mają nic wspólnego z tymi wydarzeniami. To musi być jakaś pomyłka. Miasteczko jest małe, policja szuka wszelkich wskazówek. Może masz rację. Zatrzymaj się! Gdzie ty mnie prowadzisz? Zamknij mordę. Torgar, Argex, zwiążcie ją, zakujcie do stołu. Nie! Zostaw mnie! Co wy chcecie zrobić? Wy chore pojeby! Nie, błagam, nie, kurwa, nie! Zrobię to szybko. Nie, błagam cię, otóż to! Proszę cię! Wy chyba żeście zwariowali. Jak możecie tak traktować damę? Dla mnie już wszystko jedno. Historia lubi się powtarzać. Nie będziemy znów przez to przechodzić. Nie będziemy po raz kolejny przyzwyczajać się do czegoś, co mogliśmy i tak stracić. Uwolnijcie ją. Nie będziemy tak załatwiali spraw. Nie zachowujcie się jak potwory. Matko, nie chcemy tracić czasu. To nie będzie strata czasu. Opamiętajcie się, bo zaczynacie mi przypominać tamte bestie, które przy obiedzie nie używały sztućców. Rozwiążcie ją. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję pani. Rusz się. Widzę, że znaki się powtarzają. Nie chcę wprowadzać w błąd, mogę się tylko domyślać. Wcześniej coś mówiłaś o tym znaku. Tak, to znak Segala, jestem pewna. Więc czego się domyślasz? Wygląda to tak jak przywołanie, pewnie coś związanego z jakąś grupą tych kręgów. Osoba pośrodku to filara drużyny, ktoś, kto ma zostać przywołany. Pięciu w gwieździe to osoby odpowiadające za wydarzenie, a pięciu z zewnątrz to strażnicy. A ciąg jeden i drugi nad nimi wszystkimi mogą oznaczać ważne głowy. Jeśli twoje domysły są prawdziwe, to miałoby to sens. Specjalista jednak twierdzi, że mogą to być znaki rytualne. To niewykluczone. Symbole odpowiadają pewnej egzystencji. Każdy z nich należy do jakiegoś bytu. No twoje własności zostały rozpoznane odciski palców należące do niejakiego Argexa, który uciekł z więzienia jakiś czas temu. W takim razie jeden inicjał się zgadza. To wciąż mało, to jedyne spekulacje. Widziałam aktę Saszy i tak robi wrażenie, ale przypominam, że ma 19 lat. Nie można przez to kogoś oceniać. Pani Sasza ma o tym jakieś pojęcie, więc poprosiłem, byście po nią przyjechali. Dobra, dalej. Mam nadzieję, że można ci ufać. Dlatego zapytamy cię o jeszcze jedną rzecz. Rozpoznajesz ten symbol?
Przepraszam, ale to mi nic nie mówi. W porządku. W takim razie dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy mogli na panią liczyć. W tych czasach ciężko o kogoś, kto... Kto zna się na takich sprawach, rozumiem. Wiem, jak sytuacja na świecie teraz wygląda. Każdy się boi. Podziwiam, że pani się z tym nie ukrywa. W tych czasach po prostu nie palam na stosach. Dla mnie to i tak śmieszna sytuacja. Dobrze, na dzisiaj dziękujemy. Będziemy musieli wezwać Agaresa. Dopiero co wyjechał do Proximy. Mówił w ogóle po co. Powiedział tylko, że niebawem wróci. Musi tylko coś sprawdzić na własne oczy. Na ścianie domu tej Nalin został wyryty jakiś elficki znak. Musi nam to odczytać. To stary język elfów. Niestety nie potrafię tego odczytać. Dość długo przebywałem na Epsilonie Eridani, by nauczyć się tego języka. Potrafisz odczytać? To symbol elfickiej bogini, pani sześciu światów, podzielona na dwa losy, które kiedyś się splotą. Nie krzywdźcie dziewczyny, później wam wyjaśnię. Dziewczyna się chyba budzi. Zawołajcie Marię. Zostaw mnie, puść mnie! Uspokój się, nic cię nie grozi. Kim ty do diabła jesteś? Już ci powiedziałem. Co tu robią zbiegli więźniowie? Pomyślałem, że się domyślisz. Ja myślałam, że to jakieś kostiumy. Oni naprawdę wyglądają jak... Potwory? Bestie. Proszę, wypuśćcie mnie, nikomu nie powiem. Chyba zwariowałeś, że na to pójdę. Dlaczego chciałeś mnie pociąć? By się dowiedzieć, kim jesteś. Co? Czyś ty zwariował? Przestań dziewczynę straszyć, życie jej się zawaliło, a ty ją jeszcze dobijasz. Straciła dziecko i co na to poradzę? To nie nasz problem, potrzebujemy jej mocy. Jakiej mocy, co ty pierdolisz? Jak zwykle w gorącej wodzie kąpany. Idź zobacz, czy cię tam nie ma. Ja z nią na chwilę zostanę. Matko... Kurwa, Wargo, proszę, wypierdalaj. Wybacz mi, skarbie, jego maniery. Nie umie zbytnio obchodzić się ze śmiertelnymi. Co? O co tu kurwa chodzi? Uspokój się, proszę. Zrobię ci herbaty na uspokojenie. Nie próbuj, proszę, uciekać, bo ci się nie uda. Stoją pod drzwiami. Nie jestem twoim wrogiem. Oni również nie zawinili, jeśli chodzi o twoją stratę. Bardzo mi przykro, złotko. Pozwól, że ci mniej więcej wyjaśnię. Wybacz, że wcześniej nie mogłem. Jak poszło? Wypytywali mnie o pewne znaki, które były wtedy na ścianie na miejscu zbrodni. Nie pytali cię o nie wcześniej? Tak, ale są nowe problemy. Zaginęła jedna policjantka, pojawiły się te same znaki. Przecież nie wiesz takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, podejrzewam. Mogą służyć do jakiegoś przywołania. Rozumiem. O coś jeszcze się pytali? Nie. To była po prostu taka dziwna współpraca. Śmiałbym się, gdybyś została ich konsultantką w takich sprawach. Daj spokój. Chciałem się spytać, czy mogłabyś pożyczyć jedną książkę, którą ci dałem. Znajomi przyjeżdżają i chciałem im coś pokazać. Nie ma problemu. No to chodźmy do mnie. Mam wieści od Hordy. Wszystko idzie po naszej myśli. Zostały tylko przygotowania. Co z informatorem z więzienia? Potajemnie spalono go na stosie przez radę kościoła. Nasze bractwo zdążyło uciec w samą porę. Rozumiem. Jest jeszcze jeden trop. Elfi symbol. Agaras wyjechał coś sprawdzić. Na ziemi jest pewna dziewczyna, która może mieć z tym coś wspólnego. To z przypowiedni? Najwyraźniej. Horda zabrała ją do siebie. Kolejna nieświadoma osoba z ukrytym talentem. Tylko diabeł może odnaleźć wyjście. Zależy mi tylko na jego powrocie. Panie, miej proszę nadzieję. Przypomnę ci o tragicznych losach Rozy, Iris i Hayley. Roza wyzwoliła królestwo piekła i ziemia.
Iris odbudowała Oblivion i uratowała Trójświat przed Alkalim, a Hayley została gdzieś do życia przywrócona, tylko nie wiadomo gdzie. Być może odegra jeszcze swoją rolę, gdy ją odnajdziemy lub ona nas. Diablo tu również wszystko podtrzymywał. Potrzebujemy go. Jeśli Darhan i Vargo i reszta Hordy uważa, że dodatkowe śledztwo jest potrzebne, to niech tak będzie. Panie mój, oto księga, o którą prosiłeś. Połóż ją tam. Zaczekaj. Wybacz mi proszę ostatni atak. Nie chciałem cię skrzywdzić. W porządku. Wcale nie. Oboje o tym wiemy. Gdy robisz taką minę, przypominasz mi kogoś. Proszę nie zwracać na to uwagi. Wybacz jeszcze raz. Możesz odejść. Na cmentarzu bywała Syley. Mazurk, znudziłeś się? Może dlatego, że wciąż męczę głowę o tym więzieniu. Nawet Azel nie jest w stanie osłabić bariery. Wszyscy mieszkańcy miast zostali zniewoleni. Stoją po gaciach tak bardzo, że osobiście zaczynam się nudzić. Dodatkowo jesteśmy przeklęci. Na naszych sercach ciąży toksyczny mrok. Oczywiście, że nie mamy humoru. W dodatku Targus i Rhaegar zdradzili. Jebane elfy mogą uciec z tej planety, a my nie. Nie zadręczajcie ci się tak. Niebawem mój pan przybędzie, a wtedy zostaniemy uwolnieni od klątw. Ja idę na zwiady. Nie chcę mi się tu siedzieć. Nie sądziłem, że klątwa może być aż tak ciężka. Tak właśnie czuł się nasz ojciec przez tyle lat. Jakie myślicie dręczą Azylu? Nieważne, co mi klątwa narzuca. Chaosem jestem, więc chaos mam w głowie. A czym ciebie klątwa dręczy? Śmierć pewnej elfki. Śni mi się. Przeżywam porażki na nowo. Pewnie pragniesz, by do ciebie wróciła. A czego ty pragniesz? Umrzeć. Ale niestety mam jeszcze pewne rzeczy do zrobienia. Nie wierzę w to, co mówisz. To jest jakiś obłęd. Moja kochana Nelly. Dlaczego ona? Bardzo mi przykro. Znajdziemy tego, kto to zrobił. Gdy Horda cię szukała, tamci przybyli do ciebie wcześniej. Bractwo nie zdążyło na czas. Zdążyli jednak uratować ciebie. Ta cała bestia próbowała mnie pociąć! Nie chciał cię zabić. Chciał jedynie twoich próbek. Choć przyznaję, że zabrakło mu manier. Chodzi o to, że po ostatnich stratach nieco zdziczyli. Nie interesuje mnie, za kogo się uważacie. To szaleństwo. Chcę jedynie dopaść mordercę mojej Nelly. Znajdziemy ją. Ale pojmij wreszcie, że nie wiesz wszystkiego o świecie. Jesteś z istotami nadnaturalnymi, pod jednym dachem. Może będzie możliwość odnalezienia twojej córki. Muszę tylko z nimi porozmawiać. Nie wierzę w twoje słowa. A uwierzyłaś w to, co zobaczyłaś? Ja sama nie wiem, co widziałam. Matko, zostaw nas samych. Nie. Nic złego ci nie zrobię. Zaufaj nam, proszę. Chcemy ci tylko pomóc. Wiem, że kogoś straciłaś, ale to nie powód, by świrować. Przestaniecie w końcu o tym mówić? Na czym ci kurwa zależy? Posiadasz w sobie coś, o czym nie masz pojęcia. To mogłoby pomóc nam wszystkim. Jakimś dziwnym trafem padło na ciebie. W czym do cholery? Powiedz w końcu prawdę, kim jesteś, bez śmiesznych teatrzyków. Ja
Co jeszcze mam powiedzieć? Co jeszcze mam zrobić? Jesteś... Wiele lat temu pewna kobieta zareagowała tak samo, gdy się dowiedziała, kim był jej dawny kochanek. Mam wielką nadzieję, że nie podzielisz jej losu. A zatem się nas słuchaj. Dalej nic do końca nie rozumiem. Być może nie musisz. Może to i lepiej. Choć bardzo mi kogoś przypominasz, nie mogę sobie pozwolić, by to mną zawładnęło. Za dużo się naoglądałem. Co ci się stało? Co to jest? Krew. Pomogę się uspokoić. Nie jestem tak zdesperowany, by bić twoją. O Boże. Szybko poszło. Stuknij się w beret, normalny jesteś? I tak dużo zniosła. Ciekawa dziewczyna, choć teraz nie będzie próbowała uciekać. Zabierz ją do pokoju. Dość strachu jej napędziłeś. I tak ma dużo szczęścia.